Ładna pogoda za oknem sprzyja podróżom i odwiedzaniu nowych miejsc. W czasach smartfonów, nawet jeśli zapomnimy zabrać ze sobą mapę lub papierowy przewodnik, nie musimy się martwić o to, że zabłądzimy lub nie znajdziemy noclegu. W dzisiejszym odcinku poznacie 4 aplikacje, które pomogą odkryć ciekawe miejsca podczas podróży i zadbać o komfort naszego wypoczynku. Foursquare to aplikacja, która współpracuje z innym serwisem od tych samych twórców, czyli Swarm. Bazując na geolokalizacji, z jego pomocą możemy zapisywać wszystkie odwiedzane miejsca. Na podstawie zaimportowanych danych, Foursquare poleci nam atrakcje, które powinny nam się spodobać. Będą to m.in. pobliskie kawiarnie, restauracje, puby i wiele innych rozrywkowych punktów na mapie, które pasują do naszego profilu, wygenerowanego na podstawie wizyt w innych miejscach. Jeśli postanowiliście spontanicznie wyjechać lub nie mieliście głowy do rezerwowania hoteli z wyprzedzeniem, być może zwlekanie do ostatniej chwili wyjdzie Wam na dobre. Aplikacja Hotel Tonight wyszukuje najkorzystniejsze noclegi na całym świecie w ofercie Last Minute. Z jej pomocą szybko zarezerwujemy pokój. W podjęciu decyzji pomoże nam również szczegółowy opis hotelu oraz zdjęcia. Tripcase to aplikacja, którą na pewno docenią ci, którzy często wyjeżdżają w służbowe delegacje. Z jej pomocą od początku do końca zaplanujemy podróż, zapisując wszystkie niezbędne informacje o lotach, spotkaniach i atrakcjach, które nas czekają. Tripcase pozwoli również sprawdzić prognozę pogody, zapisać niezbędne numery telefonów, a także bez wychodzenia z aplikacji zajrzeć do mapy miejsca, które odwiedzamy. Ostatnia aplikacja dedykowana jest wszystkim tym, którzy najbardziej cenią sobie wypoczynek w naszym pięknym kraju. Polskie Szlaki to wirtualny przewodnik po najciekawszych regionach naszej ojczyzny. Jak wskazuje tytuł, w aplikacji nie zabrakło informacji o szlakach turystycznych, które dokładnie zaznaczono na mapach. Polskie Szlaki pozwolą również szybko znaleźć nocleg oraz ciekawe atrakcje. Aplikacja oferuje także filmy, które mogą zainspirować do odwiedzania wielu polskich miast. Aplikacji, które ułatwią Wam podróże w nieznane, jest znacznie więcej. Jak zwykle zachęcam do tego, żebyście podzielili się z nami swoimi propozycjami podobnych programów. Być może są wśród nich takie, które uratowały Wasz wyjazd lub pomogły w przeżyciu niezapomnianej przygody. Chętnie poznamy Wasze historie. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach IT na Luzie.